Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojewski z tej strony, Roy Playing Games, i ponownie mam przyjemność przedstawić Wam grę Fallout 3. Kochani, przygotowałem dla nas standardowo, myślę, sympatyczny zestaw tematów pod pogadankę. Na razie jednostronną, w komentarzach mam nadzieję dwustronną. Kochani, postanowiłem się wyposażyć w takie śmieszne tutaj okularki. I jesteśmy akurat w tym momencie na terenie cmentarzyska. Cmentarzyska, kochani, Arlington bodajże. Chciałem wam po prostu pokazać tą lokację. No świetnie, Rojo, chcesz tam coś powiedzieć? Bierzesz na cmentarz? No, ale właśnie, no. O to chodzi w tym momencie. W tych falloutach to jest strasznie, strasznie właśnie niedeterminujące, ale takie, no, przygnębiające, mocne, pokazujące pewien dramatyzm. I myślę, że ta lokacja fantastycznie wpisuje się chyba w ogólny zamysł, zarys ogólnie ponurej scenerii tej gry. Jak wam obiecałem, dzisiaj biorę was w podróż do... Może sobie zobaczyć. Andale, by... Byśmy wspólnie byli świadkami czegoś naprawdę mocnego. Jednak zanim to nastąpi, ulepszymy co nieco, oddamy co nieco, standardowo w myśl, bez pustych, kochani, przelotów. Ja najlepiej mi się mieszka w mojej klimatycznej chatce na terenie Megatony. Wystrój łowcy przygód, po prostu. Taki klimacik, tak mi się podoba. Trochę ogarnąłem tutaj już figurek. Strasznie fajnie to wygląda. Nie? Mam też swoją. Okej, okay, dobra. Są tematy zrobione i teraz tak. Weźmiemy sobie strzelbę i dodamy do niej opcję full auto. Bo dokładnie tak. I w tym momencie mamy naszą strzelbę. I naprawdę jest to bardzo fajna sprawa. Więcej czym przyjemności po prostu gracz czerpie z obsługiwania standardowych vanilla broni poprzez te mody i tyle. Tak jak mówię, to powinno być, tak powinno być od początku, ale zmodujmy sobie również broń dodaną, czyli mojego LKM-a w tym momencie, i dodamy do niego Acoga. Także dzisiaj taki delikatny, delikatny modding, kochani. Oh yeah. Lepiej? Lepiej. Fajnie. Okej. Okay. To jeszcze odwiedzimy tutaj. Ja się tak szybko przemieszczam chamsko. Nie chce mi się chodzić. Trochę na lenia, przyznaję. Okej. Okay. Którą mamy? Z 12 godzin. I kochani, nie wiem, czy zauważyliście podczas waszych przygód na pewne zamiłowanie twórców tej gry do misiaczków. Teraz jakieś takie dwa luźne screeny lecą w tle, ale te misiaczki są wszędzie. Albo ktoś komuś robi coś brzydkiego w myśl pluszowej kamasutry. Pamiętamy dokładnie, czym ona była przy okazji pewnego odcinku prymitywnie. Ale gdzieś piją, chleją, gdzieś są powieszone te misie. Non-stop gdzieś te misie są jako pewną formą stałego, powtarzającego się easter egga. Nie wiem, o co chodzi, czy twórcy mają jakiś problem z misiami, czy po prostu je bardzo lubią, ale zatrzęsienie z tych misiaków po całym świecie. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć powiększony magazynek i lunetę do chińskiego karabinu szturmowego. Niełatwo je znaleźć, ale czasem się udaje. Laser sight. Cholera jasna. Akurat laser sight to ja skarbie mam i nie pomożesz mi specjalnie. O. Naprawdę bardzo fajny dźwięk, szczególnie w wacie w zwolnionym tempie wydaje ten karabinek. Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. I tak jak mówię, jeszcze powiększony magazynek do tego, luneta, i mamy bardzo fajną, klimatyczną. Chociaż zdaję sobie sprawę, że cała magia tkwi właśnie w tych zardzewiałych teksturach, takich zoranych. Zwróćcie uwagę, jak tłumik jest zajebiście zorany. Okej. Okay. Kochani, naplery, tap, ładujemy. No i kurde, ciśniemy w to chore miejsce. Zgubiłem to Arlington. Gdzieś tutaj, prawda?
Andale. Ciągle mi się myli. Dobra. Koniecznie musimy sobie wmontować troszeczkę mroku w to wszystko. Jeśli chodzi o przyszłe odcinki, to na pewno pohasamy sobie troszeczkę po metrach. Na pewno odwiedzimy bardzo zaskakującą lokację. W której spotkamy starego, dobrego Gula Harolda, będącego pewnym symbolem serii, bardzo ważna postać, jeśli chodzi o fabułę gry. Musicie mi wybaczyć, jestem strasznie ciężko napromieniowany, także nawet radaweje mi nie pomagają. Ale okej, okay, zapoznajmy się, o co tutaj chodzi. You're new here, aren't you? Wow. I've never got a chance to talk to the new people. It's okay, I guess. There aren't a lot of kids around. Dad says it could be worse, but there are a lot of starving kids. The same things that all parents do. My mom cooks and cleans the house, and my dad goes to work with Mr. Wilson. Pozornie normalna rodzina, prawda? Or sometimes in Mr. Wilson's shed. Dad says that when I'm older, I'll come to work with him and work. It's swell, except. I wish there were more kids, and my dad says I'm gonna have to marry smelly old Jenny Wilson someday. He keeps saying stuff to my mom about keeping the family going and how when him and Mr. Wilson were brothers. W ogóle to miasteczko zamieszkałe przez dzieci. Broniące trochę wejścia. Latarenka. Broniące wejścia do Krypty 87. Mrok, trochę mrok. Przywołuje to na myśl fantastyczny film Władcy Much. Nie mówię tutaj o głupkowatym serialu animowanym polskiej produkcji, ale o poważnym, wstrząsającym filmie fabularnym Władcy Much. Wam się podobała lokacja właśnie latarenki, to Władcy Much powinniście zobaczyć. Sielanka. Czy będzie to historia z kategorii, ale sąsiad wydawał się normalnym człowiekiem? Interesujące. Intrygujące. No ale okej, sprawdźmy temat. O, i właśnie, to mi się strasznie w Falloutach podoba, to słońce przecierające się przez te zabite dechy. Wszystko takie staro, puszczone, rozwalone, po prostu jakaś totalna masakra w ogóle. Okej, inspekcja, inspekcja szmaty. Co tu się wyrabia? Okej. Spokojna rodzinka przy stole. Marto. Hello there. I heard there was someone new coming. Are you joking? It's fantastic here. Wszyscy są przesadnie zachwyceni sytuacją, nie sądzicie? Has been for. Oh, well, no one ever asks me my opinion about anything, but I love it here. Jenny. Yeah. A ty co? Wszyscy szczęśliwi, wszyscy zachwyceni. Nie podoba mi się to. Pamiętam, jak pierwszy raz przystąpiłem do zabawy w tą grę, to mówię, kurwa, ale nudne miasteczko, tu się absolutnie nic nie dzieje. No nic, no poszpera, może jakiś lód, tego nie? Odwiedźmy Smithów. Tu też wygląda fajnie. Junior. Aha, z tobą już gadałem, sorry. Lindo. Wszyscy jak jeden mąż. Well, I don't right know, but we're the best. So like I was saying, welcome to Andale. It's the best little town there is. Jak jeden mąż, wszyscy ta sama śpiewka. Co powie na to głowa rodziny? Stranger, good to meet you. Name's Jack Smith. I hear you've already met my wife. Yep. But anyway, welcome to Andale. Lubię uświadamiać ludzi. No, sir. The great commonwealth of Virginia is alive and well. In fact, we just voted ourselves a new governor. The adults walked right on down to the polling location and dropped ballots into the box. Yes, sir, it's every American's civic duty to cast his vote for it.
Yes, sir. Democracy is God's best gift. Right up. Now, now, my vote is my business and no one else's. But I'll tell you one thing. We didn't vote for any beatnik liberal commies, that's for sure. Okay. And it's good to meet you, too. Feel free to stay in Andale as long as you like. Just let Linda know beforehand so she can make enough for... Okay. I hope to see you there. I work to feed my family. Why not keep his family fed isn't... Zgodzę się. Andale, greatest place. Yep. O, co tu chodzi? Wszyscy są... Okej, dobra, spoko. Nie chcę tam na razie was atakować. O co tu chodzi? Tu nie ma nikogo. Tu cisza. Jakieś rozwalone łóżka. Tu jakaś stacja. Niewielkie to miasteczko, ale... przesadnie szczęśliwe. Za bardzo beztroskie w tym wszystkim. Nie podoba mi się to. Oj nie. Szopa ogrodowa. Piwnica i szopa. Najbardziej intrygujące miejsca w tym miasteczku. Okej. Okay. Sprawdźmy trzecią rodzinę. Staruszka Harrisa. To jest kurwa mrok z tą laską. Zobaczycie. What? How? How did you get in here? What are you doing in this... Co się dzieje? What's wrong? You don't see anything wrong with a quiet little town full of friendly people in the middle of a blasted wasteland? Dokładnie. Nothing wrong with being friendly, but these folks aren't just friendly. They're killers. You just watch your back around here and get out while you can. W tym momencie zostałem tak zaintrygowany historią, że zostałem tu po prostu. What the fuck? Gdzie jest staruszka Willis? Może wyżej? Nie. Staruszek Harris. Fucking hell. I w tym momencie... zacząłem po prostu sznupać. I tyle. Bardzo trudny. Na szczęście mogę próbować. Nie? To jeszcze raz. No co, 10%? To całkiem dużo. Jak widać, nie za bardzo. Dobra, próbujemy. Jestem ciekaw, co znajdziemy w tej piwnicy. What the fuck? I w tym momencie przypomniałem sobie, co głowa rodziny Wilsonów mi zaproponowała. Jak będziesz głodny, daj znać wcześniej. Żona ugotuje dla czworga. Kurwa. Dziwne mięso. Dziwne mięso razy 10. Dziwne mięso razy... Hey there, stranger. I got something I want to talk to you about. I couldn't help but notice that you were poking around in Bill's shed. Did you see what you were looking for there? You're right, it sure would have. Spokojnie. You know, you're a breath of fresh air. Every time someone discovers our little secret, we have to hear about it. It's always, oh, how can you do this? Or, you're such terrible people. Or, please not me, I have a kid in Rivet City. Well, I have kids too. Family first, that's the way it works in Andale. From the day the first four families decided to stay here. You're not bad, stranger. Stop on by any time and ask Linda for one of her special meat pies. Oh, old man Harris? Don't mind him. He's... Poor guy. Dobra. Zaraz wam tutaj zrobię taką kurwa siekę, że się w pale nie mieści. Ale najpierw chcę sprawdzić piwnicę. Chcę sprawdzić waszą popierdoloną piwnicę. Ach, to nie u tych.
Ale okej, okay, zakradniemy się do tych. Kurde, mógłbym zapodać skradoboja. Bardzo trudny, F5, dyn. Udało się. Ja pierdolę. Kurwa, no patologia na pustkowiach. Totalna masakra. Nie zdziwiłbym się, gdybym znalazł tutaj żonę pana Harrisa. Nie. Kurwa, nie. Po prostu nie. Tylko nie wiem, czego użyć po prostu. Może starej, dobrej berety. Taksy nie wraci. To jest, kurwa, chore. To jest po prostu chore. Pani Lindo, pani jest pierdolnięta. Dziękuję uprzejmie. Panie Smith. Pan również nie należy do najlepszych. Ciekawym jest, że w tej grze nie można zabijać dzieci. Znaczy jest to oczywiście moralnie uzasadnione i tak dalej. Dzieci nic tam specjalnego nie zrobią. I tak on jest ofiarą po prostu głupoty. Głupoty. Może desperacji pewnej, zważywszy na okoliczności, w jakich przyszło im żyć. Ofiarą systemu rodziców. Ale pora zapukać do Wilsonów. Mam dla nich specjalną niespodziankę. Ten dylemat. Nie, myślę, że będą zachwyceni. Poczęstuję ich karabinem kolejowym. Hello! Woohoo! Dokładnie tak. Przepraszam, pani Marto. Ale pani jest niemoralną szmatą. Come on, motherfucker! Tak, kurwa, palę w łeb! A! I się wbijają w ścianę te pale. Akurat uniknął tematu. Koniec, panie Billy. Proszę, magnumy. Klucz do szopy. Okej. Czy to wszyscy? Czy niekoniecznie? Mam nadzieję. Popierdolone to wszystko. Hey there, mister. You need something? O, witam, dziewczynko! Zdajesz się być generalnie niewzruszona sytuacją utraty chorych rodziców. Sorry! Jakby co, to i do Rive City tam przyjmują sieroty. Dobra. Kochani. Glorious day. I saw what happened out there, stranger. Those people may have been my family, but it had to be done. Cieszę się, staruszku Harry, że spotkałem się ze swoim rozumieniem. Z twoim zrozumieniem. Dokładnie tak, czyli ty się zaopiekujesz tymi dziećmi. To mi się podoba. Indeed! Dałbym ci jakąś kasę, żeby pomóc dzieciakom. Mam nadzieję, że będzie taka opcja. I just hope that one day these kids will grow up to do some good for. Pod warunkiem, że nie wejdą do szopy ani do piwnicy panów państwa Wilsonów. Sure did. Can't say that I'm proud of it though. It was all just normal. It's what we all did. I married Gladys, just like every boy in Andale married the girl closest to his age. It wasn't until Gladys died that I thought about what went on around here. Ja pierdolę. But what could I do?
I'm just an old man. But you ended it. Bless you. No okej. Okay. No to nic, to mamy problem z głowy. Oczywiście pewnie gdybyśmy nie widzieli żadnego problemu w tej chorej sytuacji, to mielibyśmy szansę na darmowe posiłki z wesołego mięska do końca naszych przygód, jeśli chodzi o pustkowia. Kochani, za mało walki dzisiaj było. Uważam także, co powiecie na stację zasilania WAPL84. Dla mnie obrzydliwie przesympatycznie RPG-owo-postnuklearnie. Podoba mi się również dodatki, których kompletnie nie znam, nie bawiłem się w nich. Słyszałem tylko, że ten drugi dotyczący Brotherhood of Steel jest zajebisty. I tyle. Zobaczymy, że tam tą operację Acno Rage można przejść chyba w 2 godziny, czy tam w 30 minut w ogóle. Cholera wie. Dobra, kochani. Musimy chyba okrążyć tutaj stację Robko. Ale zróbmy to przy charakterystycznym, ciepłym, mega klimatycznym słoneczku. Postnuklearnych wrażeń. Kochani, kolejna kwestia. Wiadomo, że czekałem jak dzika świnia na Fallouta 3. I oczywiście potęgowałem sobie hype'a z główną stroną Fallouta 3, gdzie były zamieszczone różne notatki na temat obiektów wchodzących w skład terenu działań Fallouta 3, czyli cały Waszyngton, najważniejsze obiekty, można było poczytać historię, zobaczyć jak to wyglądało, wygląda no teraz, a jak wygląda, jeśli chodzi o uniwersum Fallouta. Tak, tylko że ja chcę tutaj. O. No ale w końcu doszły mnie informacje, że gierka weszła do sklepów. Jaż się wcześniej z roboty zwolniłem, pracowałem wtedy jako inżynier wsparcia technicznego w firmie Rockwell Automation. Rockwell, a zbrojeniówka, jeśli chodzi o Fallouty, to nie przypadek. Rockwell generalnie zajmuje się automatyzacją szeroko rozumianą i szeroko stosowaną. I oczywiście ta pod przykrywką. No, że się źle czuję, muszę już iść do domu, czy mogę się dzwonić trochę wcześniej, że odpracuję i takie tam. Pobiegłem pospiesznie, może do Saturna w Katowicach. I dobyłem wreszcie pudełko. Dobyłem. Po 2 dniach zwolnili mnie z pracy. Nie no, żartuję, ale bardzo ciężko mi było tamtej pory chodzić do pracy z świadomością, że mógłbym przeatakować w soczysty gaming. Co my tu mamy? Znów Human Flesze. A potrzebowałem kilku tutaj rzeczy do stworzenia pistoletu strzałkowego, którym bawił się Myron, jeśli chodzi o Fallouta 2. Także tak jak mówię, tutaj tych nawiązań jest mnóstwo i strasznie mi się one podobają. W ogóle kolejna historia, to na łamach pewnego serwisu informacyjnego, jeśli chodzi o Fallouta 3, jak i Fallouta New Vegas. Bawiłem się w coś takiego. Co jest? Przecież ja strzelbę wmontowałem jako 4. What the fuck? Gdzie jest moja strzelba? Combat Shotgun. Aha, on mi potem wyskakuje z tego, jak go zmoduję. W tak zwanego postapokaliptycznego fotografa i na łamach właśnie tego wątku wymienialiśmy się różnymi zdjęciami własnego autorstwa. Najbardziej klimatycznymi. Oczywiście chodziło o to, żeby nikomu niczego nie spoilerować. Yeah. Shells jak skaczą. Pięknie. Okej. Okay. Ale fajnie by było coś tutaj aktywować.
Wymienialiśmy się właśnie różnymi modami, zdjęciami. Głównie było to z naciskiem na różne widoki. Dobra, wybaczcie, kochani. Niestety coś mi się tutaj brzydko zwiesiło. Zobaczymy, czy będziemy mogli aktywować to zasilanie, albowiem ono aktywuje przeróżne wieże, urządzenia w świecie gry i czasem warto pacnąć co nieco. No ale nie widzę tutaj nic ciekawego, dlatego na mocne zakończenie, myślę mocnego odcinka, wymarzymy z powierzchni mapy Drop Zone Enklawy. I pobawimy się w tej sytuacji moim wesołym karabinkiem. Tak jak mówię, jak byliśmy z Rokiem w Stańcach, normalnie mosty, autostrady, wiadukty i tak dalej, wszystko ładnie działa, tylko z Rokiem mieliśmy przed oczyma właśnie, jak to zostało przedstawione właśnie, czy w Falloutie 3, czy w Falloutie New Vegas. A to jest właśnie piękne. Jesteśmy taką mrówką, widzimy wokół nas ogromną przestrzeń, pewien bezkres i możemy udać się tu, tam. Ja to będę powtarzał, ale to jest niesamowite. Że jest to całkowicie gra, no wyludniała, to naprawdę nie ma dużo postaci w tej grze, nawet potworów za dużo nie ma. Jest kwestia strasznie, strasznie przejmująca. Nagle też nieprawdopodobnie w tym wszystkim klimat budująca. Coś widzę, że ten Enclave Drop Zone to taki kurde słaby, albo go w ogóle nie ma. Gdzie jest do cholery? Dobrze tutaj drepczemy? Dobrze drepczemy. Cholera. O. Tam są chyba bracia... proszę bardzo, epicki pojedynek. Bracia chyba Enklawa kontra Gunai, które biegną i... to będzie interesujące. Warunkiem, że się tutaj wszyscy nie wybiją. No proszę bardzo, szpony śmierci wygrały to starcie ewidentnie. No ale nic, jedziemy. Yeah. Pięknie. Udało się. Teraz trójeczka. I podobnie. Też właśnie byłem strasznie ciekaw, jak twórcy Fallouta 3 w myśl pełnego 3D przedstawią niektóre właśnie postaci niektórych przedstawicieli flory i fauny właśnie z naciskiem. A, to była enklawa. Ułatwili mi życie. Właśnie czy to szpony śmierci Deadlow, czy właśnie w... przeróżne roboty. To wszystko, co podziwiałem, w co nerdziłem latami, jeśli chodzi o perspektywę w tym wszystkim 2D. I powiem wam szczerze, że nie poczułem się rozczarowany. Właśnie tak w 3D zostały przedstawione niektóre gady, maszyny czy postacie, tak jak sobie je wyobrażałem. Po prostu. Kochani, dziękuję serdecznie. Tak jak obiecałem, w następnym odcinku poeksplorujemy troszeczkę tunele metra, żeby zmienić troszeczkę otoczenie. Jednak standardowo... Wow! Zostając w duchu postapokaliptycznych opowieści przewodnika Roysona. Trzymajcie, kochani, serdeczna tarcza. Hejas!